Wydzwonię do burmistrza, mówię, chłopaki przyjeżdżają, weź to zorganizuj. Na nasze powitanie. No tak, tak, ja właśnie chciałem wam bardzo podziękować. No nie ma problemu, no słuchaj. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale wiesz, to dobrze, bo ja się przy nim nauczyłem jeździć. Jechać, trzeba mieć zawsze kask zamknięty. Tak. I wysoką szybę. Raz jechałem, nauczyłem. Najlepiej, proszę. On już ma ten, w trampku miał dziurę w lampie. Ale to jeszcze cięte. Zobaczycie jutro. Mam nadzieję, że nie będzie prowadził. Będzie. Głodny chyba. No to dobrze, to się przysiądę do KTM. Tak 2-3 tygodnie z wami pojedzie, to będziemy gotowi do Afganistanu, wiesz. Ale ja jestem zawiedziony, myślałem, że tędy będziemy podjeżdżać. Ja nie widzę przeszkód. Zawsze musi być ten, który będzie prowadził. Tyłem. KTM nie da rady. Co? Nie? Na szosówkach to by pojechał. Ja nie biegnę, bo mi się w kupę chce i jeszcze będzie awaria po drodze.